Wejdźmy sobie do środka. Lataj! Lata! Universal Icons Car Park. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Mamy tutaj aż 3 DeLoreany i jednego Kita i jednego Wranglera z parku dinozaurowego. Ha, od czego by to zacząć? Tutaj widzę, że jest ten... Te DeLoreany, one są, każdy jest z innego filmu. Ja liczę na to, że będziemy mogli się tutaj przenieść gdzieś w czasie. To znaczy, dodatek kosztował 50 zł i lepiej, żeby te samochody miały jakąś specjalną funkcję. Każdy z tych samochodów odpowiada jednemu jakby odcinkowi, czyli chyba ten będzie z pierwszej części, tak patrzę po miniaturce. Ten będzie na pewno z tych kowbojskich czasów. No to chyba chodźmy po kolei, tu mamy dwa, tu będzie jeden. Okej, zobaczmy kolory. Kolor wybieramy standardowy, ale to jest właśnie Forza. Te detale. Wow. O, fajnie wygląda, kurde, strasznie mi się podoba. To jest to. Okej, więc mamy do góry otwierane drzwi oczywiście. W środku masa różnych kabli, kabelków. A, my nie siedzimy na fotelu, możemy sobie tylko tak oglądać, co jest w środku. Primary, percent power. Reogens, coś tam, kurde, power, coś tam, X-mas, proj, co? czekaj. Tu jest napisane X-mas, proj, tree lamp, main X-mas, projekt, tree lamp. O, to jakiś chyba easter egg jest, ciekawe, ale detali jest zarypiaście dużo. Naprawdę, tak jakby oni tego DeLoreana w rzeczywistości gdzieś tam zeskanowali. Mega. O, można maskę otworzyć, ale kozak. No, tutaj jest tylko bagażnik i mamy oczywiście jakiś dodany tutaj zderzak, tu się da wsiąść. O, tu już możemy sobie wsiąść za kierownicę. No i wygląda to sobie tak. No i trzeba przyznać, że to jest dopiero tuning. To jest prekursor jakiegokolwiek tuningu. Zobaczcie sobie tu na górę, też mamy masę przełączników. W ogóle nie wiedziałem, że w Forza Vista mamy autofokus. Zobaczcie, patrzę się na to na górę i rozmył nam się kokpit tam dalej, nie? Też mamy te przyciski. Jak będziemy sobie jechać, to jeszcze zerkniemy na te zegary i tam się będzie pojawiał konkretny rok, do którego ten samochód miał się przenieść, akurat ta wersja. I każdy z tych samochodów będzie miał tam wpisany inny rok, więc to też będziemy musieli sobie sprawdzić. No to zobaczmy, jak to jeździ. Tak, i mamy tą słynną tablicę Auto Time. To jest bardzo ciekawe, bo ja też mam tą tablicę. Ogólnie jestem fanem Powrotu do przyszłości, jak chyba wiele osób. To jest naprawdę bardzo fajny i kultowy film. Kupiłem sobie taką tablicę i możecie zobaczyć, że już od wielu miesięcy mam ją tutaj schowaną w moim kokpicie. Nie mogę jej schować. Tak, także ona już od wielu miesięcy tam jest. To jest taki mój easter egg. W sumie czekałem na ten samochód, ale nie spodziewałem się, że go dodadzą. No dobra, posłuchajmy, jak brzmi. Zaczyna się świecić. 175. Czy wejdziemy w cyberprzestrzeń? Będzie 200. Nawet w dzień widać, że się świeci, nie? Te przewody tam na zewnątrz. Jest 200, ale nie chce mi się przenieść. Wiecie, co by było fajne? Jakby ten samochód mógł się przenieść w inną część mapy, jakbyśmy osiągnęli tą prędkość do podróży w czasie. To by było bardzo fajne, może można byłoby włączyć albo wyłączyć jakiś tryb.
mam nadzieję, no, liczę na to, że coś takiego mogliby jeszcze gdzieś dodać albo coś. Ej, to by był zajebisty smaczek. No już nie mówię, żebyśmy mogli się przenieść do Forza Horizon 6, prawda? Ale żebyśmy chociaż w inną część mapy się przenieśli, czy coś takiego. Wiesz, w losowym miejscu. To by było naprawdę zajebiste, nie? A tak jakoś... No chyba tu się nic nie stanie. Za chwilę pójdziemy na tuning, stuningujemy każdą z tych wersji i zobaczymy, może któraś wersja skrywa coś specjalnego. I zobaczmy sobie do środka i zobaczcie tutaj, co się dzieje. Mamy rok 1985, last time departed. Ok, czyli to jest skok w przeszłość. 1955, jak rozumiem. Już nie pamiętam dokładnie, jak się tam przenosili w tym czasie, ale... Także widzicie, tutaj wszystko jest tak, jak powinno być na tych zegarach. Tutaj mamy... O, teraz lepiej widać. Pressure, RC Sync, Minimum RPM, Open RPM, Lock. Takie napisane jakimś pisakiem. Ale te lata się tam zgadzają, jest nawet jakiś tam budzik. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać w następnych wersjach tego samochodu. Bo żeby mieć tą taką wersję, to mogliby zrobić na zasadzie, że instalujemy inny body kit do tego samochodu. Ale z jakiegoś powodu tego nie zrobili i jestem ciekaw dlaczego. Zdaje się, że auto ma zwyczajne upgrade'y tutaj. Więc chodźmy do tego, co jest najciekawsze. Mamy tu swapy, chyba nic nadzwyczajnego. Możemy tu wrzucić jakieś standardowe rzeczy. Możemy zrobić swap silnika, chyba tak jak w normalnym DeLoreanie. Ale zmienimy silnik na jakiś taki naprawdę mocny. O, teraz się dużo szybciej zaświecają te LEDy. Zobaczymy, co się stanie przy naprawdę dużej prędkości. Fajnie nie buje. Ej, zajebiście wygląda, spoko się podświetla. Tylko chciałbym, żeby się chociaż gdzieś teleportował albo coś. Patrzcie, jak w ogóle na desce rozdzielczej w szybie, w odbiciu widać te przewody tam. Fajne to jest, kurde. I no, ta wersja samochodu nie działa, dlatego że nie mamy tutaj pioruna. Powinniśmy mieć piorun, żeby ten samochód mógł się przenieść. Może podczas burzy by się udało. I sprawdźmy sobie kolejną wersję. Tutaj już z drugiego filmu, jak mniemam. Raczej tak, tutaj już mamy jakiś Wichajser. A, bo to jest z przyszłości ten model, gdzie mamy tutaj tą przetwornicę różnych jakichś śmieci na energię. Ale tak ogólnie dużych różnic tutaj chyba nie ma. No, powinna być taka różnica, że samochód powinien latać. Ma już inną tablicę rejestracyjną, nie Auto Time. O, to możemy otworzyć, tak. Tutaj można było wrzucić sobie obierki po bananie, jakieś tam skorupki po jajku, takie rzeczy. Więc trochę inaczej to wygląda, ale no niedużo. Tutaj na dachu jeszcze coś się pojawiło. Czy się zmieniło coś we wnętrzu? Można tu zapalić, tu można zatrąbić. Okej, góra się nie zmieniła, ale coś tu jest dodane. Coś jest inaczej, ale niedużo, nie? A czy pod... bagażnikiem się coś zmieniło, no w bagażniku? Nie, tutaj mamy dalej to samo, możemy sobie zajrzeć jeszcze tu. Tutaj przydałby się taki dodatkowy tryb jazdy, żeby można było odpalić jego latanie i chociaż, żeby mógł lewitować. Żeby nie można było się nim nawet ścigać w wyścigu, ale żeby lewitował. To byłby taki sztos na zloty, takie auto, że to jest szok. Dalej mamy te świecące wichajstry dookoła samochodu, czy to się będzie świecić, czy już nie. Widać te przewody tam, ale nie wiem, czy się będzie świecić. O,
Świeci się. Dobra, 144 km na godzinę. No to ja bym spróbował nim wyskoczyć i zobaczymy, co się stanie. 1700 koni mechanicznych powinno nam spokojnie wystarczyć, żeby zrobić jakiś sensowny skok i chodźmy sobie tutaj na lotnisko sprawdzić, co ten samochód teraz zrobi, jeśli cokolwiek. Trochę straciłem nadzieję po tym pierwszym aucie, ale ciągle mam, że coś z tego będzie, no, że jednak gdzieś tam mnie przeteleportuje albo polecę w jakąś cyberprzestrzeń, nie wiem, no. Chciałbym bardzo, żeby coś takiego tutaj zrobili, ale z drugiej strony był ten pakiet szybkich i wściekłych, który kosztował chyba tyle samo nawet i był tam ten flip car, który no nie flipuje innych samochodów, więc moim zdaniem no... O! Jest tu jakiś inny gracz tak w ogóle. Z jakimś Aventadorem? Nie będzie się chciał ścigać ze mną? Doceni moje nowe auto, czy nie? Za 50 zł. Teraz można kupić Fordzę za 120 chyba złotych? Można powiedzieć, że za... dwie... piąte ceny kupiłem sobie tego DeLoreana? Chyba jest gotowy, ale on nie wie, na co się pisze. Lataj! Lataj! Powinien te koła tak rozłożyć inaczej, gdzieś tam polecieć. Ach. Playground Games, coście zrobili, no taką okazję zaprzepaścić. Nie wydaliście nowej wyścigówki swojej, flagowej, a nie zrobiliście DeLoreana latającego. Kurde. I tutaj mamy już tą ostateczną chyba wersję. Po tej wersji pojawił się już pociąg, ale chyba pociągu nie dodadzą do Fordzy. Tak, tutaj dalej możemy sobie włożyć jakieś obierki, ale mamy drewniane wstawki na masce. Dobrze, tam w środku mamy taki, nie wiem czy widzicie, migający reaktor. To już w poprzedniej wersji też to było. No i tu w środku chyba niewiele się zmieniło. A, nie ma budzika, jakieś drewniane wstawki widzę. No ogólnie niewiele. Coś tam może dodane, ale nie jakoś bardzo dużo, ale przede wszystkim zmieniło się zawieszenie. Więc ten DeLorean będzie dedykowany raczej do jazdy po szutrach, jakiejś takiej offroadowej. No i też powinien latać, no kurde. Jak mnie to boli, że z tymi samochodami, które oni dodają w pakietach, że nic się z nimi nie dzieje. Że naprawdę nie postarali się, żeby coś dodatkowo można było z nimi zrobić. Tutaj powinniśmy użyć pociągu, żeby osiągnąć tą maksymalną prędkość do przenoszenia się w czasie. Ale tak widzę, między tymi wersjami nie ma jakichś dużych różnic, jeśli chodzi o przyspieszenie, ale ten samochód zauważalnie gorzej się prowadzi. Takie mam odczucie przynajmniej. Tamte trochę lepiej się prowadziły chyba. No, jest wyżej zawieszony. Zobaczmy, czy... jakoś inaczej zawieszenie będzie tu działać? Tak, to jest taka jakby offroadówka czy coś. Ładnie się błyszczą te felgi, tam są odbicia w tych felgach. Dużo, strasznie dużo detali ma ten samochód. Naprawdę mega mi się podoba, nie wiem jak wam. No ale kurczę, taką szansę zaprzepaścić na coś naprawdę mega wyjątkowego. Mają otwarty świat, mogliby sprawić, żeby te samochody albo się gdzieś tam teleportowały. Nie, albo robiły jakieś takie dziwne rzeczy, nie wiem, no, cokolwiek. I zobaczmy sobie rok, więc mamy teraz rok 1885 i mamy przeskoczyć do roku o 1955. Chyba nie zobaczyłem tego kokpitu wcześniej. W tym DeLoreanie mieliśmy 2015 rok wpisany, zobaczcie.
jako ten, gdzie mieliśmy się przenieść, nie? Więc każdy ten DeLorean ma swój taki rok, co jest fajnym smaczkiem, ale jeszcze lepszym smaczkiem byłby taki efekt, wiesz, jak to się wszystko tam rozmywało, rozbłyskiwało przed tym samochodem. Brakuje mi tego, naprawdę. Ta wersja DeLoreana ma możliwość zainstalowania naprawdę ogromnych felg. Nie chcę tak. Znaczy, te opony wyglądają dziwnie. One wyglądają jak te takie ciastko, co można kupić sobie w Biedronkach, czy tam w jakichś innych marketach, nie? Jak to się nazywa? Sękacz chyba? Czy pękacz? Sękacz, jakoś tak. Straszna jest ta opona, to jest ta rajdowa taka. No i właśnie chcę go sprawdzić na rajdy. Tutaj dałem V10 chyba? V10 5-litrową. Zrobiłem jakiś totalnie bekowy tuning. Jestem na środku pustkowia, gdzie nic kompletnie nie ma, zupełnie jak w dawnych czasach. A tutaj proszę, wyjeżdża taka bestia. Bardziej mnie ciekawi reakcja innych graczy, jakby wyjadę czymś takim. O! Moja fura chyba nie jest unikalna, bo dokładnie jeden DeLorean się i dokładnie ta sama wersja się pojawiła. Nawet mocniej stuningowana. O, to będzie ciekawy pojedynek. Kurde, myślałem, że będę unikalna, to dokładnie taka sama fura na wyścigu. Ale lipa. Jeszcze lepiej stuningowany jest, zrobiłem taki bekowy tuning. O nie, to się nie skończy dobrze. Ale widzę, że goście też ma problemy z opanowaniem swojego auta. Kurde, no mogli faktycznie by zrobić jeden samochód, a bodykity inne dać do tych samochodów, nie? Albo takie pakiety personalizacji. Po co trzy samochody zupełnie oddzielne? Bez sensu trochę moim zdaniem. No ale myślałem, że będą miały jakąś taką, wiesz, specjalną funkcję albo coś, że każdy będzie inny pod jakimś względem, a tu dokładnie te same modyfikacje, no może trochę inaczej się prowadzą faktycznie. Różnica między jedynką a dwójką nie jest też jakaś duża w prowadzeniu. Nie wiem, no mam wrażenie, że coś przeoczyłem. Dajcie znać w komentarzu. Idziemy do kita. Czyli kit z serialu Knight Rider. Bardzo fajny serial. Oglądałem go jak byłem mały i jarałem się tym samochodem. To jest chyba jakiś Pontiac, nie? Jest tutaj też w Forzie bazowa wersja tego samochodu, zdaje się. Tak, i on ma taki fajny feature, tutaj się nam... Tutaj nam to światełko tak pulsuje z przodu. W ogóle jak tutaj ten przód wysoko stoi, nie? No, taki samochód uniwersalny miał być. No dobra. I tutaj nam się tak drzwi otwierają, aha, tutaj ten charakterystyczny kokpit, no to jest boskie. Wejdźmy sobie do środka i tu mamy masę różnych przycisków, ekraników, super. Ten kit to był taki chyba amerykański James Bond, co? Ten Knight Rider. Tak to się wydaje, nie? Bo też miał tutaj masę różnych funkcji. Ciekawe, czy można teraz dostać jakąś dyskografię, czy wszystkie sezony gdzieś kupić tego serialu? Ja lubię sobie odświeżać takie stare rupiecie i oglądać to. A jak patrzę na ten samochód, to chętnie bym sobie obejrzał, bo nawet pośmiać się z tego, jak wyglądała kiedyś motoryzacja, jak ludzie sobie to wyobrażali. Bo to czasami śmiesznie wygląda i się ogląda, na przykład stare Jamesy Bondy czy coś takiego. Lubię takie rzeczy. Dobrze, no to teraz sprawdźmy, co można z tym samochodem, albo przejedźmy się nim bez żadnego tuningu najpierw, co? Jesteśmy w samym centrum burzy piaskowej, warunki idealne dla bojowego kita. Idziemy na jakąś akcję, a z przodu... nie brakuje tu jeszcze tego dźwięku, jakoś tak to robiło. No i powinien godać. Właśnie, moment, bo mamy tutaj Annę, prawda? Dajmy sobie głośność GPS-u na maksa. GPS Voice, może coś się pojawi. O, ale burza się zrobiła, paskudna. Ale to są idealne warunki dla kita. Fajnie brzmi, nie?
Uuu, jak się ciekawie prowadzi. Taki jest nadsterowny mocno, fajnie. O, widzę, że ktoś jest w potrzebie, trzeba go uratować. Jedźmy zobaczyć, co on robi. Już, jadę ci na ratunek. Poczekaj, pomogę ci. Cokolwiek robisz. Jest, czekaj, o. Chyba już nie potrzebuję pomocy. Chcę ci pokazać mojego kita. Nie, chcę ci pomóc. Halo. O, on już chyba nie potrzebuje pomocy. W ogóle świetnie wygląda, cały taki czarny. Nie? Dosyć stylowo, nawet jak na dzisiejsze czasy. Jak hamujemy, to z tyłu mamy takie lampy. Jeszcze brakuje, żebyśmy kierunkowskazy mogli sobie włączać. Jeszcze była nowa wersja tego nocnego rycerza, czyli Night Ridera. No i właśnie, włączmy sobie GPS i zobaczymy, czy usłyszymy, czy GPS będzie miał jakiś inny głos. Może tutaj gdzieś sobie wyznaczmy trasę. Ojej, jak ten kokpit jest przybliżony tutaj. Myślałem, że będzie bardziej oddalony. Że będzie trochę więcej widać kierownicę w ogóle. Jak postać fajnie trzyma, nie? Ciekawe, jak się jeździ w ogóle w samochodzie z taką kierownicą. Teraz chyba Toyota ma w którymś... Nie, Lexus ma. No to w sumie też Toyota. Lexusy mają niektóre takie kierownice. I Tesla oczywiście. Tesla była takim prekursorem chyba w nowoczesnej motoryzacji. Żeby takie kierownice wprowadzić, ale Lexus to jakoś chyba lepiej rozgryzł, nie? Jakoś to lepiej w Lexusach działa. Mamy ekraniki, one są nieżywe, a fajnie by było, jakby pokazywał się na nich obraz za samochodem albo przed samochodem. Nie, już takie żeśmy bajery widzieli w innych autach, ale one tam do czego innego służyły w serialu, z tego co kojarzę. Ale mogłoby coś takiego być. Okej, czyli nie mamy tej sztucznej inteligencji, bo to był facet. Ale jest jak jest, chyba musimy to przebadać. O, tu jest gracz, któremu trzeba pomóc koniecznie. Halo! O nie, musimy go ścigać, jedziemy na akcję. O, kurde, za dużo kółek. Ale fajnie nim zarzuca. Okej, samochód możemy sobie przerobić też, bo... O właśnie, jest body kit. Cyk. Więc... szkoda, że nie ma animacji, jak to się wszystko zmienia. No, nie kosztowałoby ich to dużo, jakbyśmy mogli sobie włączyć tryb samochodu. Przecież dodali tutaj te tryby pojazdów, nie? W Forzie. Można sobie zmienić na tam torowy, jakiś tam wyścigowy, jakiś tam inny, nie? Wtedy nam na przykład w niektórych autach zmienia się rodzaj napędu, czy coś takiego, że mamy na tył na przykład. Tylko jak mamy jakiś tam driftowy tryb. A tutaj, no, musimy zainstalować body kit. Widać, że to by się mogło transformować, prawda? A jaką radochę byśmy mieli z tego, chłopie. Fajne by to było. Nie, tutaj się coś wysuwa, tutaj jakieś spoilery dodatkowe. I co nam się w statystykach robi? Zobaczmy. Zmniejsza się waga. Ach, ta Forza, no. Tak, i polepsza się prowadzenie z tego co widzę, ale no niewiele, więc możemy sobie to zainstalować. Ja wam powiem, 6-litrowa V8 to chyba też dobrze. Możemy dodać kompresor. Gdzieś tam go chyba słychać. A, nie możemy chyba zrobić swap napędu, tak? Nie, dobra, można. A, szkoda. Nie wiem, może ja się nie znam, ale teraz jakoś mniej mi się podoba ten samochód po tuningu delikatnym. Nie, fajne jest to, że nie można sobie włączyć tego transformowania podczas jazdy dowolnej, tylko trzeba ładować koniecznie ten body kit i wtedy dopiero auto mamy zmienione, nie? Zwłaszcza, że no, tak jak mówiłem, dodali te tryby tutaj dodatkowe do pojazdów, więc... O, na przykład przecież ten Mercedes okładkowy Forza Horizon 5 się transformuje tak jakby. Więc dlaczego tutaj? To chyba nie była jakaś super trudna animacja. Tu się podnosi, tu się wyciąga,
Tu się podnosi i wyciąga. Jaki to byłby zajebisty bajer? 50 zł, nie? A, zobaczmy, czy zmienił się środek. Nie, tu chyba... Tu chyba bez zmian. Czy jest jakaś wyjątkowa reakcja graczy na moje auto? O, właśnie, tutaj przy hamowaniu się otwiera to. To jest jedyny plus. Czekaj, pojadę tam do jakiegoś gracza. Ciekawe, czy... Znowu kolejny zniknął. To ten sam gościu w BMC. Ej, znowu ode mnie uciekł, kurde. Czy samochodem da się hamować w powietrzu? Załóżmy sobie stałą prędkość przy skoku, 200 km na godzinę. No, myślę, że chociaż tutaj nie można jakoś tak za bardzo zmierzyć, nie? Tego skoku, odległości. Skoczmy sobie tutaj, 200 km na godzinę przy skoku. Pierwszy skok zrobimy sobie bez hamowania w powietrzu, a drugi skok z hamowaniem. Może 300 km na godzinę, co? Tak, zdecydowanie, zdecydowanie 300. Albo nie będzie 270. Okej, nic nie hamuje w powietrzu i... No nie doleciliśmy do skrzyżowania. A jesteśmy gdzieś tutaj. Tak patrzę na minimapkę i zapisuję. Czekaj, bo tutaj widzę jakichś graczy. Chcecie zobaczyć moją nową furę? Co on ma za auto? O ja, przez chwilę myślałem, że ma... I co ty na to? Widziałeś jaki bajer? On ma latającą Suprę, a ja mam samochód, który hamuje skrzydłami. dobra, nie zainteresował się tym jakoś mocno. Pewnie zrobił. Aha, dobra. To ten samochód z dodatku i pojechał. Okej, tu mamy następnego gracza. Co powiesz na to? To jest moja fura. Ścigamy się, ty. On wygląda jak traffic car, what the hell? Ty, to był, ej, a to był gracz. Co tu się wyprawia? Co on robi? Ej, to jest na bank gracz. Autentycznie gościu jedzie zgodnie z przepisami. Ma auto prawie jak ruchu ulicznego. Śledzimy go, zobaczymy dokąd pojedzie. O, chyba się skapnął, że go śledzę. No patrz! On chyba trenuje przed jakimiś zawodami ruchu ulicznego. Mało kiedy się spotyka coś takiego. Ty ważnie wyprzedza tego typa tam. Teraz wyprzedza. Gdybym nie nagrywał odcinka i nie miał jeszcze jednego samochodu do sprawdzenia, to bym z nim pojeździł chyba z godzinę. 270 km na godzinę przy skoku i hamujemy zaraz po skoku. Na. Dokładnie to samo, tor lotu był identyczny, no samochód inaczej się rozbił, ale to chyba nie miało wpływu, co? Więc to samo. Niestety w Forcie Horizon 5 nie ma powietrza. To nie jest Bimenji Drive i... Kurde, ale ta gra wygląda ostatnio. Grałem w test drive'a sporo. Jak tutaj wbiłem, to te pierwsze takie minuty... Co tu się dzieje? Tak tyle szczegółów. Tak jakbym odzyskał wzrok albo coś. I ostatnim autkiem jest chyba... Taki najmniej innowacyjny pojazd, nie? Tak naprawdę ten Jeep teraz ma w Fordzie bardzo dużo sensu, dlatego że mamy tutaj lasy takie dżunglowe, mamy dodane takie dinozaury do tych kreacji, które gracze mogą robić, więc na pewno jakieś takie dinozaurowe mapki się znajdą. Jaki duży silnik, ile to cylindrów ma? 6? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, okej. Okay. Ogromny, jak na takie małe auto, nie? No i tak to sobie wygląda. Tu możemy jeszcze drzwiczki sobie pootwierać. No i środek taki surowy. Tu chyba nie będziemy mieli żadnych niesamowitych feature'ów, dlatego że ten samochód nie był jakiś taki wyjątkowy w parku jurajskim. Poza tym, że miał jeździć wyciągarkę tutaj mamy. Nie? Nie miał tam takich funkcji typu przenoszenie się w czasie, albo latanie, czy dopalacze, czy coś. No po prostu jest Jeep Wrangler z dodatkami takiego, z parku jurajskiego, plus jeszcze co? Tyle.
Jestem pewny, że większość graczy nigdy tego nawet nie robiła, ale tutaj te obszary są naprawdę fajne do zwiedzania. Jak jest taka słoneczna pogoda, to się można ciekawie pobawić w zwiedzanie dżungli. Teraz akurat pada deszcz, więc... No i tutaj możemy sobie pojeździć i poczuć mniej więcej klimat dinozaurów. Do tego samochodu można wrzucić sporo ulepszeń. Przynajmniej do jego bazowej wersji. Kurde, pokaż mi ten kokpit, o. Taka ładna kierownica, Dawaj, 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 niskie biegi, aaa. O, ale to chyba jeszcze nie wszystko, bo mamy tutaj zabudowę. Fajnie. Nie wiem, czy wolę z, czy wolę bez. Taka starodawna. Bardziej mi to teraz przypomina, jakby jeszcze go przemalować na taki kolor, jak jest ta zabudowa. Jakiś samochód z Indiana Jonesa albo coś takiego. Kurde, 4-litrowy silnik? Ja pierniczę. Ten samochód nie wygląda na taką pojemność, nie? No ale takie są właśnie stare auta. I o co? On tam mocy chyba dużo nie miał, prawda? Tak, 180 koni mechanicznych. Gdzieś tu na pewno panoszą się dinozaury. Musimy uważać, żeby nas nie zeżarły. Dajcie znać, który z tych samochodów podobał wam się najbardziej i czy waszym zdaniem po obejrzeniu tych wszystkich feature'ów w ogóle opłaca się kupować ten dodatek? Moim zdaniem nie. No bo te samochody nic nie robią. To jest tak jak w przypadku tego pakietu z Szybkich i Wściekłych, gdy mieliśmy ten samochód, który miał odwracać inne samochody. No ale w Forzie to nie działa, to nie jest BeamNG Drive, nie? Gdyby do BeamNG Drive dodali taki dodatek, to na pewno by ten samochód, który miał flipować, flipował i jeszcze by wybuchał te samochody albo coś takiego. No tutaj nic z tymi pojazdami się nie robi, po prostu wydajecie kasę na kolejną obudowę, czy w ogóle skórkę na samochód, można tak powiedzieć, nie? W przypadku DeLoreana, no kit tam trochę się bardziej różnił, wiesz, standardowy, nie? I to takie po transformacji, ale moim zdaniem no 5 dych to jest jednak sporo, jak za tylko tyle. I no nie bardzo. Dużo fajniej pod tym względem wyglądają te samochody, które będą za darmo dodane w aktualizacji, które będzie można sobie odblokować za darmożkę. Tam mamy Taycana Cross Turismo, mamy Toyota GR Yaris oczywiście, mamy Dark Horse'a Forda i mamy tego Hyundai'a elektrycznego, no i jeszcze Kia elektryczną. No fajnie, myślę, że te samochody standardowe, niedodatkowe są ciekawsze niż te tutaj. To znaczy, fajne są te samochody, bo są szczegółowo wykonane, nie? Ale to są właściwie tylko skórki na te samochody, które już mamy w grze. Tak na dobrą sprawę. Nic one jakoś specjalnie nie wprowadzają. Tak czy nie? Trzymajcie się, na razie. Cześć.